Dzisiaj we wszystkich kołobrzeskich szkołach podstawowych do egzaminu przystąpiło 486 uczniów klas ósmych. Mimo strajku nauczycieli wszystkie komisje egzaminacyjne zostały skompletowane. Już od piątku wiemy, że znaleźli się nauczyciele, którzy będą mogli pracować, będą spełniali kryteria. Nie było to oczywiście łatwe, to było rzeczywiście wielkim wysiłkiem dyrektorów szkół, bo większość nauczycieli kołobrzeskich, musimy pamiętać, że 100% placówek przystąpiło do strajku i ponad 90% nauczycieli w tej akcji strajkowej uczestniczy. A zatem nie było to łatwe znalezienie takiej ilości nauczycieli, którzy chcieliby pracować w komisjach egzaminacyjnych. Ale udało się i na bieżąco monitorujemy sytuację. Każdego dnia mamy raport poranny i popołudniowy i wiemy po prostu, jak ta sytuacja wygląda. 58 nauczycieli dzisiaj pracuje, jutro również taka liczba nauczycieli, wtedy kiedy będzie miał miejsce egzamin z matematyki. Dzisiaj uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Zapytaliśmy ich, jak się czują po pierwszym dniu zmagań. Dobrze, nie było takie trudne. W sumie może trudne było to, jak nie przeczytałyśmy lektur. Tak. I głównie było o Małym Księciu i Syzyfowe prace chyba. Tak. Czyli co, chyba nie najgorzej? No nie najgorzej. A bałyście się, że egzaminy mogą się nie odbyć, czy byłyście spokojne, bo to jednak strajk się odbywa? No, nieraz miałam takie myśli, że nie będzie, ale w sumie byłam spokojna. Nie, wiedziałam, że się odbędzie, tylko teraz jak jest ten strajk, to ciężko oceny poprawić na koniec, nie? Czyli jest taki ten stres jednak związany z tym strajkiem, tak? No troszeczkę jest, że nie będzie już można potem poprawić, jak wiadomo, ktoś ma zagrożenia. Jutro co, matematyka? Stresujecie się jeszcze bardziej? Nie. Ja się najbardziej polskim stresowałam. Już jutro uczniowie będą zdawać egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia.